będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Maruszulkiewicz, Indykejcz.pl. Znajdujemy się na oficjalnym Media Dayu przed galą KSW65, a z nami Mirosław Brosz. Witam serdecznie. Witam. Więc no, pierwsza rzecz, którą muszę zapytać, to przede wszystkim, jak to jest, że ogłoszono twoją walkę na oktagonie, chyba w grudniu, a pod koniec grudnia, a teraz bijesz się w KSW. Co tam się stało, jak to wszystko wygląda, żebyś nam rozjaśnił, bo z kim masz kontrakt, z kim nie. Jak to już ohlasili ten zápas oktagonem na koniec prosince, ale jednou jsi tady v KSW. Okay. Abych to vysvětlil. Yeah, okay. Určitě. My jsme byli domluveni s Oktagonem, že bych si dal zápas v 30.12. A byl jsem na přípravě v Polsku, v Červený smog Poznaň. A když jsme odjížděli, tak přišla nabídka od KSW, že se schání soupeř do 79 kg. A já jsem, můj sen byl vždycky KSW, takže jsem řekl, že bych nechtěl jít a domluvil jsem se s Oktagonem, jelikož jsem neměl podepsanou smlouvu, tak jsme se domluvili normálně po dobrém, že mě pustí a že půjdu na zápas do KSV. Já měl ogłoszoną walkę na 30.12. Przygotowywałem się v Červeném smoku v Poznaniu na to, ale v trakcie przygotowania přišlo zaproszenie czy oferta do walki v KSW, a dlatego, že to byl celé życie můj sen, zrobiłem všetko, żeby się dogadać s Oktagonem, żeby mě pustili a na końcu się to udało. Okay. Także jestem tutaj. Czyli czy masz kontrakt z Oktagonem i z KSW, czy tylko z KSW? Z Oktagonem jeszcze muszę dodać, że nie był podpisany kontrakt. To znaczy, że to było wszystko jakby na słowo i dlatego się to dało dogadać. A ja bym podpisał ich kontrakt z nową asocjacji w Czechach, z RFA. Także, nie dało się to. Było to po prostu na dogadanie. Rozumiem. No w takim razie powiedz nam, już pytaliśmy o to Mateusza Legierskiego i też Marcina Naruszczkę, wielu zawodników, którzy bili się i w KSW, i bili się też w Oktagonie. Jakbyś porównał organizację, bo Oktagon dla Czechów, czy dla Czechów i Słowaków jest tym, czym KSW dla Polaków. Jest olbrzymią organizacją, z bardzo dobrze rozkręconymi mediami społecznościowymi, z kanałem na YouTubie, z podcastami, z własną linią odzieży, z odżywkami, ze wszystkim. Czy faktycznie tam jest aż to tak olbrzymia organizacja, jak w Polsce KSW, no bo na pewno o KSW już dawno temu słyszałeś. Chciałbym cię poprosić, aby się troszkę porównał jako KSW z Oktagonem, protože Oktagon zvenčí působí tak jako obrovská organizace se svým YouTubeovým kanálem, vlastním oblečením, dokonce s výživovými doplňkama. A jestli jsi to schopný, takhle jako by vlastně po první věci nějak posunout. Určitě. Hodně lidí se mi i ptalo, že říkali, jako jestli proč nemám zápas 30., ale proč jdu do KSV. A já jsem říkal, že prostě pro mě tradičně, jako tradice KSV je obrovská. Je to pro mě je KSV největší evropská organizace. A tím to pro mě rozhodlo. Oktagon je výborná organizace, je to československá organizace, velice se rozrůstá, je hodně, hodně kvalitní, ale pro mě prostě byla prestiżniejszym mam nabitka z KSW. Bardzo dużo ludzi się mi pytało, dlaczego się zdecydowałem na walkę w KSW, a nie w Oktagonie. A dla mnie to było jasne. Dla mnie KSW ze swoją tradycją, z tym co osiągnęli, jest największa europejska organizacja i dlatego się zdecydowałem walczyć tu. Oczywiście Oktagon robi dobrą robotę, bardzo się rozwija, ale dla mnie po prostu to było bardzo proste. Bardzo prosta decyzja, bo KSW jest na razie wyżej. W związku z tym, że przygotowałeś się na walkę pod koniec grudnia, to rozumiem, że no nie można mówić o za krótkich przygotowaniach. Będą one krótsze, tam zaledwie 2 tygodnie, więc do Adama będziesz w 100% formie. Rzeka, że z tym, że jest przygotowany zápas na koniec prosince, tak się nadal rzeczy, że nie jesteś przyprawiony. A da się rzeczy, że się ci skrátila przyprawę o 2 tygodnie, także budeś na nemá připravení. Samozřejmě já jsem byl v přípravě, byl jsem dobře v přípravě, ale těch 14 dní je hodně pro mě důležitých kvůli váze. A já samozřejmě hubnu hodně, takže já jsem byl připravený na 77, ale na konci roku a teď hubnu vlastně 16 kg za 13 dní, což je jakoby opravdu hodně. A to mi právě ubírá i z toho tréninkového kempu, protože místo, abych mohl trénovat naplno, tak jsem musel trošku ubrat, ale dám prostě do toho, jsem tady, jsem ready teď jenom, abych navážil a jdu prostě udělat pořádnou válku s Adamem. Je to pravda, byl v přikotovaniach. Ale te 2 tygodnie robiło bardzo dużo, dlatego że po pierwsze skróciło mi to kemp i po drugie ja miałem tylko 2 tygodnie, żeby zrzucić 16 kg, bo ja zrzucam zawsze bardzo dużo. To znaczy, że to zrzucanie było dla mnie bardzo ciężkie, ale
to nie oznacza, że mnie to jakoś osłabiło. Ja dam do tego wszystko, żeby było wszystko w porządku i żebym zrobił bardzo dobrą walkę. W takim razie zapytam o wagę, jak idzie zbijanie, ile tych kilogramów jeszcze zostało, no bo Adam mi tutaj powiedział, że on bardzo chętnie 30% na święta zgarnie z twojej garzy. Ptá se tě, kiedy schazování, a protože Adam tady řekl, že strašně rád schrábne 30% z tvýho platu, že se mu to hodí na Vánoce. Jo, že chápem, a že je moc hodnej, protože oni mě nechali vyskazovat, opravdu jsme chtěli 80, nakonec jsme přistoupili na 80, přistoupili až na 79 chtěli, já jsem říkal, že prostě hubnu 15 kg, že jsme se domluvili na 79,5 a na cage bait 79,5, ale chybí mi 4,5 kg, který prostě mám dneska dát a já je zvládnu, takže doufám, že protože já chci mít hezký Vánoc. To Adamovi bardzo dziękuję. My już to wszystko poczęło na tym, kiedy dogadowaliśmy się o wadze, bo my chcieliśmy mieć 80, bo wiedział, jak bardzo mało czasu na to mam. On się nie chciał zgodzić, dał mi tam w prezencie, że pół kilo więcej, ale ja mu mówię, że ja chcę mieć także bardzo piękne święta i te 4,5, które mam zrobić, zrobię. Mhm. No dobrze, w takim razie już porozmawiam o samej walce. No Adam szykował się na Jona Surdu, zawodnika stójkowego, strajkera. No ty umiesz mocno uderzyć? A ostatni twój rywal Emanuel dostawał, natomiast nie szukałeś z nim rozwiązania w stójce. Za wszelką cenę chciałeś go sprowadzić i poddać. No Adam dzisiaj wymienia mnóstwo tytułów, które w ostatnim czasie zgarnął, jeżeli chodzi o grappling. Będziesz szedł w parter, jesteś na to na Adama gotowy, czy no jednak może się to nie opłacać i lepiej walkę utrzymywać w stójce? Adam się przyprawował na Jona Surdu, który jest typicznie postojarz. O tobě se ví, že dokážeš dát ránu, ale nebojíš se jít ani na zem. Ale Adam samozřejmě pobral teďka hodně různých v grapplingových soutěžích jako cen. Takže se tě ptá, jestli co budeš snažit držet postoje, nebo se nebojíš na tu zem s nimi. Zaprvé Adam velice, velice dobrý zápasník. On je dobrý zápasník, grappler, opravdu výborný zemař. A já jsem jakoby postojař, snažím se být komplexní, snažím se pro tu trénu s nejlepšíma hodně trénu a snažím se, abych se zlepšil ve všech aspektech. Na zem se nebojím, ale samozřejmě, jelikož jeho je hlavní primární je zem, jakoby v jiu-jitsu, tak bych to chtěl co nejdůležitě v postojce a být opravdu silný, tvrdý v postoji a uvidíme, jak to bude. Má Adam velice kvalitní, takže pro mě budu se snažit držet v postoji a být tvrdý v postoji a když spadneme, tak mám trenéry, který ho dobře znají ho, mám black belty trenéry, který mi trénují, takže ho znají a vědí, arm triangle je jeho oblíbený, takže jako nějaký věci víme, samozřejmě, když se do té situace dostanu, říkám, mám 40 zápasů, i s amatérem mám nějakých 15 profi zápasů, mám... Adam je s bardzo dobrým zawodnikiem. Wiem, że parter i grappling to jest jego domeną. Ja oczywiście preferuję stójkę, ale musiałem się przygotować kompleksowo, bo ja chcę być kompleksowym zawodnikiem, bo tak to musi być. To znaczy, że jestem na niego przygotowany, mam trenerów, którego mnie na niego przygotowali. Wiemy, że arm triangle jest taki jego ulubiony trik. No i ja muszę zrobić wszystko po prostu, co je z mojich siłach, żeby wygrać. A samozřejmě já mám s amatérským zápasem nějakých 40 zápasů a ještě nikdy mě neutáhnu. No, samozřejmě všechno jenom poprvé, ale budu dělat pro to, aby to zůstalo dál. A udělám, myslím, že chcem hlavně udělat dobrou válku, dobrý zápas, ukázat lidem v Polsku, že jsem rváč a že je to super zápas. Chtěl jsem, prostě vzal jsem to na poslední chvíli, je to těžký pro mě, ale chci udělat pořádnou válku a chci ukázat, že na to mám. Ja chcę powiedzieć, że miałem za sobą i z amatorskimi występami 40 walk, to znaczy coś za sobą mam. Jeszcze nikt do mnie nie uciągnął o ten czas, ja nie wiem, czy po polsku się to tak mówi, po prostu nikt do mnie nie podał na ziemi. A ja chcę, żeby to tak zostało. Oczywiście wszystko jest raz pierwszy, wszystko się zdarza pierwszy raz, ale ja zrobię wszystko, żeby to tak nie było, a przede wszystkim chcę pokazać tutaj publiczności bardzo dobrą walkę, że na to mam serce, nawet że to wziąłem na ostatnią chwilę, żeby po prostu pokazać, że to serce do walki mam. W takim razie zapytam, czy Adam według ciebie jest najcięższym rywalem w twojej karierze, przynajmniej no, na papierze patrząc na rekordy? Ja ptá se, jestli Adam je tvůj nejtěžší soupeř do téhle chvíle, alespoň papírově. Měl jsem nějaké těžké grapplery a postojaře, ale asi prostě i tou výjimečností toho gala večeru a tím soupeřem je to jeden z nejtěžších soupeřů mojí kariéře. Měl jsem bardzo dobrý grapplery, měl jsem těžké války, ale i z tej pozície, jak na to patrzę, jakie to jest podjęcie, jaka to jest gala, jaka jest presja całej tej sytuacji,
to będzie na 100% moja najcięższa walka. No, że w takim razie na koniec jakbyś mógł zaprosić Twoich fanów, naszych widzów do oglądania gali KSW 65 już w sobotę. Jakby, jeśli chcesz pozwać swoje fanuszki a takie polskie fanuszki na to. Ja bych chciał moc pozwać fan všechny Poláky, ja mam w Polsku trénu, hodně jezdím do Červeného smogu, moc se mi tady líbí, ta mentalita polská se mi líbí a myslím si, že polský fanoušci dokážou ocenit srdce a když do toho člověk dá, když do toho člověk dá všechno, tak se budu snažit dělat všechno pro to, aby se vám to líbilo, takže české i polské fanoušky zvu na sobotní večer na KSW 65. Bardzo zapraszam wszystkich polskich fanów. Ja lubię tutaj trenować, lubię polską mentalność, lubię to, jak podchodzicie do walki i wiem, że polska publiczność potrafi ocenić, jak człowiek do tego raz wszystko, jak zrobić dobrą walkę i ja zrobię wszystko, żeby moja walka była jedna z tych, która się będzie podobać i zapraszam wszystkich polskich fanów i czeskich do tej walki. Okej, w takim razie wszystko ode mnie, dziękuję bardzo i widzimy się jutro na poradnym ważeniu. Miejmy nadzieję, że wypełnisz limit wagowy bez problemu. No, że się to powiera, że no, dziękuję, jdu na tom pracować, aby to było w porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję.